Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała tobie, Panie. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, a przebywał na pustyni 40 dni kuszony przez szatana i był ze zwierzętami. Aniołowie zaś mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Niebieskie. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Umiłowani Chrystusie, Panu, siostry i bracia. W czwartek na nauce do kobiet było o wierze. W piątek na spotkaniu dla mężczyzn o miłości. Było o tym, czego Jezus w Wieczerniku w czasie ostatniej wieczerzy nauczał o wierze i miłości oraz jak z Eucharystii czerpać łaski i siły do tego, by żyć wiarą i miłością. Pozostaje zastanowić się nad naszą nadzieją. Nadzieja to spojrzenie w przyszłość. O nadziei są różne przysłowia. Te dwa najbardziej znane. Jedni mówią: nadzieja jest matką głupich. A inni, że nadzieja umiera ostatnia. I to drugie przysłowie jest chrześcijanom zdecydowanie bliższe, bo uczeń Chrystusa jest człowiekiem nadziei przez całe życie. Benedykt XVI mówił o dwóch rodzajach nadziei. Mówił o małych nadziejach, których jest wiele, oraz o wielkiej nadziei, która jest jedna. My mamy wiele nadziei. Nadzieja na to, że będziemy zdrowi. Że nasze rodzinne życie będzie się toczyć spokojnie. Że dzieci i wnuki będą się dobrze uczyć. Że skończą dobre szkoły, może uczelnie. Że znajdą dobre prace. Że wszyscy bezpiecznie i zdrowo będziemy żyć jeszcze przez wiele lat. To takie zwykłe nasze ludzkie pragnienia i oczekiwania. Choć wcale to nie jest wszystko takie oczywiste. Wystarczy, że pojawi się jakaś choroba i cierpienie. I wtedy też pojawiają się lęki dotyczące naszej przyszłości. Nadzieje mieszają się z lękami. Jest też wielka nadzieja. Jest to nadzieja na to, że na końcu czasów nastąpi powtórne przyjście Chrystusa na ziemię. Jest to nadzieja na to, że koniec świata, a taki nastąpi, nie będzie całkowitym rozpadem czy katastrofą wszystkiego. Czasem filmy katastroficzne tak to ukazują. Ale że wszystko zostanie odnowione w Jezusie Chrystusie. Że powstanie nowe niebo i nowa ziemia. Że objawi się w pełni Królestwo Boże, które już kiełkuje między nami. Bo ono przyszło na ziemię. Wraz z przyjściem Jezusa Chrystusa. Z tą wielką nadzieją to jest mniej więcej tak, że jeżeli my nie dożyjemy końca czasów,
tylko umrzemy przed ostatecznym końcem świata, to nasza śmierć nie będzie całkowitym kresem, rozpadem, unicestwieniem. Po śmierci cząstka z nas pozostanie dusza nieśmiertelna, a na końcu świata wszyscy zmartwychwstaniemy w nowym ciele, uwielbionym i przemienionym. Wielka nadzieja dla świata, że świat będzie odnowiony w Chrystusie, jest także naszą indywidualną wielką nadzieją, że zmartwychwstaniemy do nowego życia i będziemy żyć w szczęśliwym Królestwie Jezusa Chrystusa. Mogą być też fałszywe nadzieje. Wielkim fałszerstwem jest na przykład to, że niektórzy ludzie, niektóre środowiska są przekonane, że człowiek własnymi rękami zbuduje sobie raj na ziemi. Czasem rodzi się takie przekonanie u niektórych wielkich tego świata, że człowiek swoimi działaniami ekologicznymi, prozdrowotnymi doprowadzi do tego, że świat będzie wieczny, szczęśliwy, a on, człowiek, będzie właściwie nieśmiertelny. Owszem, o ekologię trzeba dbać. Owszem, o własne zdrowie trzeba się troszczyć. Ale środowisko naturalne nie może stać się bożkiem, a ekologia religią. Zdrowie jest bardzo ważne, bo ono jest podstawowym dobrem w naszym życiu, ale nie może ono stać się bożkiem. Niektórzy przeżywają swoje życie w takiej skrajnej trosce o tę żyznę fizyczną. Na przykład siłownia kosztem niedzielnej mszy świętej. I taka skrajna troska o zdrowie to taka choćby quasi-religia. Już kiedyś marksizm obiecywał raj na ziemi. Marksiści oskarżali chrześcijaństwo o to, że wyobcowuje ludzi. To znaczy mówiono, że wiara chrześcijańska to każe myśleć o niebie, i dlatego jakoby chrześcijanie zaniedbują sprawy ziemskie, doczesne. To fałszerstwo. A marksizm i komunizm skończyły się łagrami i gułagami. Dzisiaj także czasem rodzi się taka myśl, że zbudujemy sobie ludzkimi rękami raj na ziemi. W dzisiejszej krótkiej Ewangelii pojawia się bardzo ciekawy i dość intrygujący opis. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, a przebywał na pustyni 40 dni, kuszony przez szatana i był ze zwierzętami, aniołowie zaś mu służyli. Ewangelia Mateusza i Łukasza podkreślają, że Jezus na pustyni pościł. Zobaczmy. Z jednej strony Jezus przeżywa duchową walkę z szatanem. Do tego przeżywa swój własny post. Ale ostatecznie to prowadzi Jezusa do bardzo szczęśliwego życia. Symbolem tego są ci aniołowie, którzy pomagają i służą Jezusowi. Życie Jezusa tam na pustyni, paradoksalnie, dokonywało się w harmonii z przyrodą, czego symbolem były te zwierzęta. Jezus sobie tam spokojnie żył pośród zwierząt,
Nie trudno tu zobaczyć odniesienie do raju. Jezus jako nowy Adam był tam na pustyni jak w raju. I to jest ważna wskazówka dla nas. Jeżeli my podejmujemy post, jeżeli postanawiamy zrealizować pewną ascezę życia, to znaczy zrezygnować z czegoś w życiu, żyć bardziej skromnie, to to wszystko służy większej harmonii w otaczającym nas świecie. W piątek nie spożywamy potraw mięsnych, bo w piątek Jezus umarł na krzyżu. Już wspominałem troszeczkę o postach w czasie innej nauki. Ale przyznajmy, że ta nauka trochę brzmi jakby niemodnie. Ile to było w Kościele dyskusji o tym, czy nie zmienić przepisów postnych, tych dotyczących potraw mięsnych, że to taki przeżytek. Zresztą niektóre kościoły lokalne, nie w Polsce, dokonały takich zmian w przepisach kościelnych. A oto żyjemy w społeczeństwie, gdzie wegetarianizm i weganizm są w niektórych środowiskach bardzo modne, bo jakoby służą ochronie zwierząt, a nawet ponoć przeciwdziałają ociepleniu klimatu. Zamów w restauracji danie wegetariańskie. To kelner od razu będzie wiedział, o co chodzi. Jeszcze ci zaproponuję schabowy wegetariański albo wędlinę wegańską. Ale gdybyś w tym samej restauracji zamówił danie postne, to z dużym prawdopodobieństwem kelner spojrzy na ciebie dziwnie, a być może nawet dopyta, o co chodzi. Pewne ograniczenia w spożywaniu mięsa mogą prowadzić do lepszej równowagi w przyrodzie. O tym opowiada jeden z moich znajomych profesorów biologii, który większość swojego naukowego życia badał, właściwie do dzisiaj bada, las pod Babią Górą w okolicach Markowych Szczawin. On mówi tak, że gdyby wszyscy ludzie na świecie zrezygnowali z mięsa w jeden dzień tygodnia, to prawdopodobnie mogłoby to wpłynąć na większą równowagę w całym stworzonym świecie. Dziś mówi się w ekosystemie. No dobrze, ale o czym mówi chrześcijaństwo od 2000 lat? Żeby w piątek nie spożywać postów. A Jezus, przebywający na pustyni, podejmujący post, żyje w pełnej harmonii z przyrodą i naturą. Jeszcze raz powtórzę. Swoimi siłami raju na ziemi nie zbudujemy. My Królestwo Boże możemy przybliżać poprzez nasze zjednoczenie duchowe z Jezusem. Jezus mówi dzisiaj w Ewangelii, a to są jego pierwsze słowa, które wypowiedział w Ewangelii Marka. Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Dlaczego bliskie? No bo On przyszedł. Dalej mówił, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. A zatem bądźmy z Jezusem. Nawracajmy się. Wierzmy w Ewangelię. Naśladujmy Pana Jezusa także przez Jego post i pewną ascezę życia. A Królestwo Boże będziemy w ten sposób przybliżać. Jesteśmy na Eucharystii. To czas umacniania naszej wielkiej chrześcijańskiej nadziei. Po przeistoczeniu kapłan śpiewa taką aklamację. Oto wielka tajemnica wiary.
I my odpowiadamy, tam są trzy części naszej odpowiedzi, ta trzecia jest tutaj najważniejsza. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Właśnie tego powtórnego przyjścia Pana Jezusa na ziemię. Cała Eucharystia ma charakter uczty, która zapowiada pełną szczęścia i radości, tak zwaną ucztę eschatologiczną, czyli tę ostateczną w Królestwie Niebieskim, w odnowionej ziemi i w odnowionym niebie. Księga Apokalipsy, która zapowiada właśnie te czasy ostateczne, tak mówi o tej uczcie. Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę godów baranka. Właśnie Eucharystia, także ta, jest zapowiedzią uczty w niebie. To nasza wielka nadzieja. No dobrze, a ktoś powie, a co z tymi naszymi małymi nadziejami na zdrowie, na pracę, na dobrą, na skończenie studiów i tak, na długie życie? Czy wolno mieć te nasze nadzieje? Czy wolno je realizować? Ależ oczywiście tak, nie tylko wolno, ale należy. A wielka nadzieja daje nam nowe siły i nową energię. Odpowiedzialność, właściwa odpowiedzialność za świat jest konsekwencją nadziei. Człowiek nie absolutyzuje świata, nie uznaje go za bożka, ale widzi, że jest w tym świecie wiele do zrobienia, by przybliżać Królestwo Boże. Nadzieja łączy się też z cierpliwością. Czasem nam jej brakuje. I na tej drodze człowiek może się przekonać, że jego trud, pojawiają się czasem trudy w szkole, w pracy, w rodzinie, w domu, ale kiedy człowiek ma nadzieję, to dochodzi do przekonania, że ten trud nie jest daremny. Przykładem jest tu sam Chrystus, który pokazuje, że do pełnej przemiany świata trzeba także krzyża i cierpienia. Warto być przygotowanym w każdej chwili na spotkanie z Jezusem. Czy to w chwili naszej śmierci, czy w tym momencie, gdy nastąpi koniec świata. To nasze przygotowanie dokonuje się wtedy, gdy przystępujemy do spowiedzi świętej, gdy w niedzielę uczestniczymy we mszy świętej, gdy często przystępujemy do komunii świętej, gdy codziennie się modlimy. Gdy będziemy mieli taki właśnie stan duszy, to łatwiej nam też będzie realizować te nasze codzienne zajęcia, zadania i obowiązki. Będzie nam łatwiej realizować nasze plany życiowe i łatwiej przyjdzie osiągnąć te nasze małe nadzieje. A nawet, gdy jakiś plan nam się nie powiedzie, coś się nie uda, jakaś nadzieja się nie zrealizuje, to nie będzie to powód do rozpaczy i do depresji, bo będzie nas stale przyciągać ta wielka nadzieja. I to trwanie w łasce uświęcającej będzie też niwelować nasze lęki. Mamy przecież czasem takie lęki przed śmiercią czy przed końcem świata. Zapytano kiedyś świętego Franciszka Salezego, co by zrobił, gdyby w czasie rozgrywania partii szachów dowiedział się, że za godzinę będzie koniec świata. Odpowiedział, że dokończyłby grę. Zanurzeni w miłość Jezusa i umocnieni nadzieją chrześcijańską, grajmy spokojnie w szachy naszego życia. Amen.